Po czwartej edycji było tego naprawdę masę, gdzie nie przeszłam. Bardzo dużo osób w ogóle do mnie przyjechało i ja się tak bardzo cieszyłam z tego. I zawsze mówiłam, Boże, jak super byłoby kiedyś stanąć z tej drugiej strony jako gość, a tu dzisiaj po prostu dostaję plakietkę i do mnie przychodzą ludzie. Nic nie jest w stanie mi zepsuć humoru. Uwaga, 3, 2, 1. Emilia Dulnik, OK TV, a u mojego boku Sara, ależmy się długo nie widziały. A, witaj, witaj. Super, że się widzimy znowu. Tak, ja też się cieszę. Ostatnio widziałyśmy się, kiedy wygrałaś Hotel Paradise. No i powiedz mi, co się wydarzyło od tamtego momentu? Matko, działo się naprawdę bardzo dużo. Moje życie się naprawdę zmieniło. Zaczęło się naprawdę intensywnie, jest dużo wyjazdów, dużo fajnych kampanii, bardzo dużo działam w internecie, więc się bardzo cieszę. Dodatkowo miałam okazję wziąć udział w nowej edycji Hotelu Paradise All Stars, więc znowu powrót hotelu, także dużo się dzieje i nie zwalniam tempa cały czas. Super, a jak to jest, że zatrzymałaś swoich followersów przy sobie, mimo tego, że to już 2 lata po edycji programu? Tak, no szczerze mówiąc sama się zastanawiam nad tym, jak to się dzieje, że ludzie zostali ze mną, ale bardzo się cieszę, staram się ich codziennie motywować, być dla nich. Myślę, że też dzięki mojej energii, która jest taka pozytywna, oni są na moim profilu i czerpią ją tak przez telefon, ale jednak. Także bardzo się cieszę, że są, mimo że była nowa edycja, niewiele przybyło, także ci, którzy byli z tamtej edycji zostali, co mnie bardzo cieszy i muszę działać dla nich. Jak to wyglądało, kiedy wyszłaś z programu? Ta rozpoznawalność była rzeczywiście duża? Ludzie podchodzili, robili sobie z tobą fotki? Tak, zdarza się bardzo często, że ludzie robią sobie ze mną fotki. Po czwartej edycji było tego naprawdę masę. Gdzie nie przeszłam, każdy gdzieś oglądał, więc się uśmiechnął albo podszedł pod zdjęcie lub zagadać. Ale do dziś zdarza mi się właśnie spotykać ludzi i robić sobie fotki. Na przykład dzisiaj tutaj na strefie bardzo dużo osób w ogóle do mnie przyjechało i ja się tak bardzo cieszyłam z tego, bo mi tak niezmiernie miło. Wiele osób powiedziało mi bardzo dużo miłych słów, że jestem ich wzorem, że właśnie biorą przykład z mojej sylwetki, z mojej formy, więc ja po prostu jestem dzisiaj w skowronkach. Sara dzisiaj jest gościem VIP na strefie. Tak, jest to dla mnie naprawdę wyjątkowe, bo pamiętam, że kilka lat temu byłam tutaj parę razy i byłam bardzo zadowolona z tego, że jestem tutaj jako normalny taki człowieczek i się jarałam i zawsze mówiłam, Boże, jak super byłoby kiedyś stanąć z tej drugiej strony jako gość, a tu dzisiaj po prostu dostaję plakietkę i do mnie przychodzą ludzie i tutaj mnie zaczepiają, więc moje życie się całkowicie zmieniło, ale ta wdzięczność jest tak ogromna, że dzisiaj po prostu nic nie jest w stanie mi zepsuć humoru. Mówisz, masz, a jakie są kolejne cele w głowie, kolejne projekty? Jeju, mam na myśli swój własny biznes, więc cały czas nad tym myślę. Chciałabym mocno się rozwijać w internecie, chciałabym prowadzić swój kanał na YouTubie mocniej, no i cały czas cisnąć tego Instagrama, żeby to wszystko fajnie wyglądało, pokazywać się w wielu miejscach, no i cały czas się piąć się do góry, bo na tym mi najbardziej zależy, żeby jednak tutaj zostać i działać na maksa. Co ciebie najbardziej uspokaja? Co mnie najbardziej uspokaja? Najbardziej uspokaja mnie pobyt w moim domu, kiedy mogę sobie odpalić Netflixa, posiedzieć i po prostu zapomnieć o całym świecie, bo rzadko zdarza mi się być pełen tydzień w domu, bo jest tyle wyjazdów, tyle się dzieje, że mój dom to taka oaza, więc to mnie uspokaja na maksa, jak mogę w nim być. Życzę ci dużo sukcesów i dużo spokoju. Dziękuję serdecznie i wzajemnie. Okej.